Kariera na bank. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku podcastu Banku PKS-a Kariera na bank, w którym razem z gośćmi będziemy analizować rynek HR, strategie rekrutacyjne, employer branding. Pod lupę weźmiemy także aktualne wyzwania rynku pracy, przed którymi stają i pracownicy, i pracodawcy. Ja nazywam się Anna Markowska, w dzisiejszym odcinku o talentach rekrutacji w czasie pandemii, a także o programie letnich praktyk w Banku PKS-a opowiedzą nam Anna Markowska i to nie jest moja pomyłka, rzeczywiście jesteśmy dwie, a nawet możemy zdradzić tajemnicę, że jest nas więcej, a także Natalia Piotrowska, obie koleżanki z zespołu rekrutacji i pozyskiwania talentów w Banku PKS-a właśnie. Dzień dobry Aniu, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Również Was witam. Przejdziemy może od razu. Pandemia rzeczywiście w każdym aspekcie naszego życia wywróciła to życie do góry nogami. Rynek pracy stał się inny, dla niektórych pewnie trudniejszy, ale jak zmienił się proces rekrutacji w tym czasie? Od roku właściwie każdy pracownik w banku rekrutowany jest zdalnie, a wcześniej, jak dobrze wiemy, było to dla nas trudne do wyobrażenia. Pojawia się wątpliwość i pytanie wszystkich, czy da się zastąpić takie spotkanie face-to-face spotkaniem zdalnym, natomiast zapewniamy razem z Natalią na bazie codziennej pracy, że takie spotkania jak najbardziej w formie zdalnej są równie efektywne. Pandemia wpłynęła nie tylko na to, w jaki sposób prowadzone są rekrutacje, jaka jest ich forma, ale też na to, że teraz działy HR coraz bardziej zwracają uwagę przy wybieraniu odpowiednich kandydatów na kompetencje miękkie, czyli na taką komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Dlatego, że przy pracy zdalnej jest to szczególnie ważne, gdy wszystkie spotkania, zarówno wewnętrzne, jak i z klientami zewnętrznymi, są prowadzone za pośrednictwem narzędzi online. Z Waszego punktu widzenia oceniacie taką rekrutację zdalną jako proces łatwiejszy, czy w niektórych momentach jest on łatwiejszy, w niektórych trudniejszy? Rok temu powiedziałabym, że trudniejszy, natomiast wydaje nam się, że z perspektywy czasu nie pamiętamy, jak to już jest właściwie rekrutować się face to face i rekrutacja zdalna niewiele różni się od takich klasycznych procesów rekrutacyjnych. W podobny sposób sprawdzamy wiedzę i kompetencje kandydata, korzystamy też z podobnych metod, z tym, że przenieśliśmy je po prostu online, także zarówno prowadzimy wywiad behawioralny, mamy też assessment center i inne zadania dla kandydatów w formie zdalnej. Zalety są takie, że umożliwia nam to bardziej efektywne wykorzystanie naszego czasu, lepszą organizację pracy, ale też bardziej efektywne wykorzystanie czasu po prostu kandydata i możemy się z kandydatem spotkać niezależnie od miejsca, w którym on obecnie się znajduje. Pandemia, ja nie znoszę wciąż o tym przypominać, ale niestety tak jest, sprawiła, że część osób pozyskała sporo czasu, nie tracąc chociażby na dojazdy. Niektórzy niestety potracili pracę, co wiąże się z tym, że rzeczywiście ten czas mają. I w związku z tym część osób postawiła zająć się własną karierą. Czy w czasie pandemii to w ogóle jest możliwe? I jak szukać firmy, z którymi moglibyśmy się związać na przyszłość? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wiele osób sobie na co dzień zadaje. Dobra wiadomość jest taka, że na planowanie ścieżki rozwoju zawodowego nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno. I niezależnie od tego, czy żyjemy w dobie pandemii, nieważne, czy dopiero stawiamy pierwsze kroki na rynku pracy, czy też mamy już wieloletnie doświadczenie, każdy moment jest dobry, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. I to, jak potoczy się ta nasza kariera, myślę, że w dużej mierze zależy po prostu od nas, od naszej takiej wewnętrznej motywacji, determinacji, też konsekwencji w działaniu. Planowanie kariery jest dla mnie troszkę jak ustalenie trasy dalekiej podróży i teoretycznie możemy wsiąść do pociągu byle jakiego i zobaczyć, gdzie nas poniesie. Jednak znacznie praktycznie jest przyjąć kontrolę nad tymi wyborami i dokładnie określić cele zawodowe. Od czego zacząć? Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu w kierowaniu karierą jest przede wszystkim świadomość swoich kompetencji, ambicji, świadomość swoich mocnych, ale też obszarów do poprawy. No i oczywiście w dobie tego, jak dynamicznie zmienia się rynek pracy, takie stałe monitorowanie tego, co na rynku się dzieje i też trzymanie ręki na pulsie, dlatego że możliwości jest bardzo dużo.
nadchodzą często w najmniej spodziewanym momencie, także warto jest śledzić to, co się dzieje na rynku. Czy to wszystko, o czym teraz powiedziałaś, to jest to, co eksperci, na co eksperci zwracają uwagę, czyli budowanie własnej marki? Ja wyobrażam sobie, że to jest, nie jest łatwe zadanie. Ciężka praca. Właśnie. Która polega na... Bardzo dobrze o tym wspomniałaś, dlatego że dosyć popularne określenie personal brandingu, czyli marki osobistej, jest czymś, co nie jest już tylko modą, tak jak kiedyś, tak jak parę lat temu, tylko jest to koniecznością. Czy warto inwestować w to czas? Myślę, że zawsze, na pewno. I w dobie digitalizacji, czyli w dobie, kiedy żyjemy w świecie online, właściwie tylko i wyłącznie, wydaje mi się, że jeżeli w internecie i w sieci nas nie ma, to tak jakbyśmy po prostu nie istnieli. Każdy z nas ma markę osobistą, ty masz markę osobistą, ja też mam markę osobistą, Natalia też. Wszyscy jesteśmy własnymi markami, czy tego chcemy, czy też nie. Jeff Bezos z Amazona powiedział kiedyś, że marka osobista to jest to, co ludzie o nas mówią, kiedy wychodzimy z pokoju. To jest takie wyobrażenie innych o nas. I to wyobrażenie ma ogromny wpływ na to, jak potoczy się dalej nasza kariera zawodowa. Ważne pytanie brzmi, jak zacząć, co dalej z tym zrobić. Przede wszystkim zacznijmy od tego takiego zdefiniowania sobie, kim jesteśmy, co chcemy robić, co takiego unikalnego możemy zaproponować rynkowi pracy, jakie są nasze mocne strony i też co chcemy, żeby inni o nas myśleli. I dopiero wtedy, jak już będziemy wiedzieć, warto jest zacząć udzielać się w internecie, zacząć udzielać się w mediach społecznościowych. Z perspektywy rozwoju zawodowego na pewno dobrym początkiem jest stworzenie sobie profilu na LinkedInie, ale też pamiętajmy, że pracodawcy bardzo często sięgają do Facebooka, także miejmy świadomość też, co publikujemy w takich mediach społecznościowych, żeby wszystkie nasze profile też były ze sobą spójne i gdzieś tam wzajemnie się uzupełniały. Powiedziałaś, Ania, o określaniu własnych kompetencji, własnych ambicji, własnej oceny. Ta ocena może być różna. Zastanawiam się, czy osoba, która zamierza rozpocząć karierę, która chce podejść do procesu rekrutacyjnego, czy ma jakieś narzędzia, dzięki którym może się sprawdzić, jakie kompetencje chociażby osobowościowe posiada? Niezależnie od też branży i specjalizacji, pracodawcy bardzo podkreślają znaczenie kompetencji miękkich. I dobrze, że o nich wspomniałaś. Jest bardzo dużo testów osobowościowych, testów kompetencyjnych online, które zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie możemy zrobić i jak najbardziej polecam. Dlatego, że myślę, że na co dzień nie do końca mamy świadomość właśnie tego, jakie kompetencje, czy też jakie braki posiadamy. Tak z mojej perspektywy też, patrząc pod kątem programu praktyk, który zaczynamy i biorąc udział w wielu targach pracy, studenci bardzo często, ale też kandydaci zadają nam pytanie, jakie kompetencje z perspektywy rekruterów są dla nas najważniejsze. Wiadomo, kompetencje merytoryczne zawsze są kluczowe, ale równie ważne są miękkie. Z naszej perspektywy przede wszystkim jest to taka komunikacja i budowanie relacji, ponieważ bez skutecznej komunikacji w zasadzie nic się nie uda. I taka umiejętność rozmowy, słuchania, wymiany informacji i predyspozycje do pozostawania w kontakcie są w dobie świata online, zwłaszcza na wagę złota, zdecydowanie. Kolejną rzeczą, która dla nas jest istotna, to jest na pewno taka elastyczność i zdolność do adaptacji w środowisku, które bardzo szybko się zmienia. I oczywiście nasza ulubiona, o której na pewno Natalia też powie, to jest taka ciekawość świata, czyli taka wewnętrzna motywacja do zdobywania wiedzy, eksplorowania otoczenia i samouczenia się. Czy dwie pierwsze kompetencje, o których wspomniałaś, to są takie, które pojawiły się właśnie teraz, w tym trudnym czasie? Myślę, że na pewno. I kładziemy coraz większy nacisk na to, biorąc pod uwagę to, że wszystkie spotkania, cała nasza rzeczywistość przeniosła się w zasadzie do online. Wspomniałyśmy na początku, że będziemy mówić o programie letnich praktyk w Banku Pekao S.A. Natalia może nam opowie, kto może wziąć w nich udział i jakie kryteria trzeba spełnić, żeby w ogóle móc wystartować.
Jasne, oczywiście. Jeśli chodzi o taki wstęp może na początku, to myślę, że spora liczba studentów z taką niepewnością zastanawia się nad tym, jak zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Studia często są takim okresem poszukiwań swojej drogi, próbowania swoich sił w różnych dziedzinach i weryfikowania własnych umiejętności oraz predyspozycji. To właśnie ten czas jest idealnym momentem, aby podjąć pierwsze próby sprawdzenia samych siebie i oceny, w jakim zawodowym kierunku chcemy zmierzać. Twarde umiejętności to nie wszystko. Tak jak już wspomniała poprzednio Ania, w dzisiejszych czasach zwracamy także dużą uwagę na kompetencje miękkie. Na praktykach uczymy się odnajdywać w zupełnie innym środowisku, zdobywać i rozwijać znajomości w pracy oraz zarządzać czasem i priorytetami. To, jak potoczy się nasza kariera, zależy w dużej mierze od nas samych, naszego zaangażowania, motywacji, a także tego, co nas tak naprawdę ciekawi. Dlatego też zdecydowaliśmy się promować tegoroczny program praktyk hasłem Zadbaj o dobry start. Program praktyk letnich Akademia Żubra rozpocznie się w lipcu i będzie trwał przez 2 miesiące. Natomiast z procesem rekrutacji startujemy już w maju 2021. Do udziału w programie zapraszamy studentów minimum po drugim roku studiów oraz absolwentów do roku po ukończeniu studiów. Praktyki z Żubrem to szansa na pracę pod okiem ekspertów. Podczas praktyk kandydaci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w wybranym przez siebie obszarze. Na kandydatów czekają oferty z różnych obszarów działalności naszego banku, m.in. obszar ryzyka, finansów, IT, sprzedaży, analizy biznesowej, audytu czy operacji. I w zależności od tego, jaki obszar zostanie wybrany przez kandydatów, preferujemy różne kierunki studiów. Najczęściej są to m.in. ekonomia, finanse, matematyka, informatyka, a także big data i analizy danych. To, na co będziemy zwracać uwagę podczas rekrutacji, to niewątpliwie zaangażowanie, zmotywowanie i ciekawość, o której już również wspomniała Ania. Poszukujemy osób twórczych, szukających nowych, innowacyjnych rozwiązań, którzy są dociekliwi i nie boją się stawiać trudnych pytań. Komunikatywność i inteligencja społeczna to również pożądane przez nas cechy w przypadku osób, które będą współpracować w grupie. W związku z tym bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału w programie praktyk letnich Akademia Żubra. Informacje znajdziecie na zakładce kariera naszego banku, a także w social media. No to jest dobre zaproszenie dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę w banku. Zapraszamy serdecznie. Dziś, za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję i gościom, i wszystkim, którzy razem z nami wzięli udział w HR-owym podcaście. Życzymy wszystkim powodzenia w znalezieniu pracy Waszych marzeń, żeby to okazało się jak najszybsze i jak najłatwiejsze. Zapraszamy także na kolejne odcinki podcastu HR-owego Kariera na Bank, a kolejne odcinki właśnie tego podcastu odsłuchacie w Waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Kariera na Bank.